drużyna. No tak przynajmniej to wygląda w tej chwili. Nie ukrywam, że toczyły się rozmowy z potencjalnymi tutaj nowymi inwestorami. Dostałem, tak jak wspomniałem, zielone światło na to, żeby budować drużynę i sądzę, że to pójdzie w tym kierunku, żeby ten klub dalej funkcjonował. To, co powiedziałem po trakcie meczu z Motorem Lublin. Tak, jest można troszkę obok boku. Można stopą zahaczyć. Jedna noga, zdecydowanie. Zewnętrznym, wewnętrznym. Dostałem taką informację od potencjalnych inwestorów, że tutaj grupa zawodników ma przyjechać w najbliższych dniach. Podejrzewam, że to jest jutro bądź pojutrze. Jak również sam podjąłem już takie działania, że tutaj sprowadzam swoich zawodników, którzy tu wcześniej byli na testach. Brawo! A jakie może skręć? Ale nie te, które Dobra. Będą wpadły. Lufa. Auto. Ej, to masz. Ja go jeszcze raz tu spróbuję. To nie skoszysz, tak? Czy odbierasz mi piłkę? Natomiast tutaj w tym momencie ja cię próbuję zwieść. W lewo lub prawo. No, spróbujemy. Tak jest, tak jest. Nie, nie, nie wolno cię tam przekuć. Się głęboko nad tym zastanowić i rozważam. No oczywiście cofnięcie mojej decyzji o rezygnacji jest uzależnione od tego, w jakim kierunku pójdą dalsze działania przyszłych akcjonariuszy. No, na dzień dzisiejszy, jeżeli klub ma dalej tak funkcjonować, jak funkcjonował do tej pory, w zasadzie bym tą decyzję podtrzymywał, ale jeżeli będą podjęte konkretne działania, będę mocno rozważał taką sytuację, czy dalej nie pełnić funkcji prezesa.